Dobra, widzowie. Kurwa, trzymajcie kciuki. Naprawdę. Kurde, wszystkie są fajne. Wszystkie są fajne. Pójdę na Demację. Chociaż w sumie. Nie, w Demacji słabe miejsca robiłem. To nie chcę Demacji jednak. Wiesz, jak ja się cieszyłem, że ja go trafiłem? No się domyślam, się domyślam. Piekielny Teemo z jednego jajka? O, Oskar zszkalowany, biedny Oskar, oj, oj, oj. O, to tym bardziej zostaw Oskara. Dobra. Bo teraz jajka kosztują tokeny? No wiem, wiem właśnie. Trzech Polaków w lobby nie wliczając ciebie. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Sunfire, Sunfire Guardbreaker. Kurde, już dwa Freljordy. No to chyba trzeba to brać. Oj, trzeba, trzeba. Kurde, ale nie starczy miejsca na tego. Co, tak zagrać? Dobra, no spróbujmy tak. I zaraz dorzucimy sobie Gina. Oho. Pilt over open. No, trzecia gierka z rzędu i trzeci raz Oskarek w lobby, bez kitu. Nie wiem, kim on jest. Ale jest. Co to Vi robi? Jaka Vi? Co się działo? I trzeci raz ten sam build. Zobaczymy, czy ten sam build będzie. Shuri, czekaj, co my tutaj mamy? Piltover, Shurima Bruiser, Gunner Zone, Gunner, Challenger Shadow, Challenger Shadow, Bruiser. Dobra, no musimy jakoś tym ugrywać na razie. Bo jak nie, to będzie kaszana. No ale open jest wyśmienity. Jeszcze żeby tutaj Jhin 2 był na przykład, nie? Albo Irelia, albo Setu, już w ogóle nawet nie mówię.
mi brakuje około 20 do platyny 1, no to masz bardzo podobną sytuację co do mojej. Jak moja? Ten gościu dał sobie ją na sam róg. No, chodziło w tym o to... O. Chodziło w tym o to, żeby on na pewno przegrywał, bo przez to ona jest zablokowana, bo te dwie jednostki biją dystansowo. I przez to najpierw one muszą paść, żeby w ogóle waj cokolwiek się ruszyła. No i w sumie tyle. Chodzi tu o to, żeby... Żeby na pewno przegrywać. Ja na Discordzie jestem, ale mi nie przyszło, że live jest. A to dziwne, dziwne, bo wrzucałem posta i oznaczałem. Kto miał Sedżu? To bez kitu! To niezły high roller. Matko jedyna. No to ten gościu na win streaku leci, nie wiem, może jakimś cudem na niego nie trafi, ale... Wątpię, wątpię, jak mam być szczery. Pewnie coś w końcu na niego zagram. Znając moje szczęście, to na pewno mi go wylosuje. No ale bez upgrade'ów to ja i tak tutaj będę przegrywał. Nawet nie wiem, czy teraz nie przegrywam. No dobra, jeszcze nie. Kurde, ja bym chciał tutaj z Mainstreaka lecieć. Dobra, to jest bardzo fajne. Je, ostatni fajcik. Byle nie tu. Byle nie tu. Proszę. Chwila prawdy. Okej. Okay. Jest szansa. Tylko tu też jest Jinx 2. A jakiego Amazona? O, bardzo fajnego. Okej, mamy to. Nice. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, 30 golda jest. Smega gicior. Też będzie trzeba zacząć levelować już. Czekaj, tu jest 5.20, 5.10, 5.30, 5.30, 5.30, 4.20, 5.30. No dobra, no to mamy jedną z najlepszych ekonomii zdecydowanie. Bo z tych jednostek to mnie nic nie interesuje, prawda? No niestety, można zrobić 40. Te itemki. Znaczy one ogólnie nie są najgorsze, ale brak slamu. Boli tutaj.
Nie, ale coś muszę podrolować. A czy ja tutaj i tak nie przegrywam? Gdybym się może inaczej ustawił. Chociaż... Dobra, nice. Ale rolka była potężna. Też w sumie głupio zrobiłem, że sprzedałem Gina. Nie powinienem go sprzedawać. Rekombo? Dwie piątki i czwórka? Nie no. Nie ryzykuję. 12% attack damage i ability power. No dobra, daj to. Niech będzie. Można tak to rozstawić. Nie trzeba tego Deadeye znowu znaleźć z powrotem. No jakimś cudem się udało wygrać na tą sedżu. Ale to przez te dropy. Co dostałem, bo mam Afeliosa i mam Jarvana, nie? I opyle się grać Shurimę? Nie wiem, trzy Shurimy grając Afeliosa to spoko, ale... Ale tak to chyba nie za bardzo. Dwadzieścia, żeby wejść. Tylko to wejście to mi daje tylko do rzucenia Akshana. Tak chyba wolę w ogóle. Pięć Shurima Strategies. No, tylko że nie wiem, ten Nazir to teraz nie jest już taki mocny. No przy jakimś dobrym spocie na pewno spoko, nie? Ale na ogół raczej nie jest to jakiś giga meta komp. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale co ja tam wiem? No dobra, udało się jeszcze tutaj wygrać bez wchodzenia. Ani jednego łuku. Deadeye też zabrali. To mogę to wziąć. Sorry, sorry, musiałem pójść ZW. Dobra, teraz już na pewno wchodzę. I coś może jeszcze tutaj? Hitnę? Oj, 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 nic, a nic. A tu ludzie już mocni, a ja wszystko na jedynkach. No nie wszystko, ale prawie wszystko.
Ja ledwo zająłem top 4 Azirem. No mówię, że taki średni raczej to jest komp. BT Eon na Gwen. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jaki jest bisowy zestaw itemów na Gwen, także się nie wypowiadam. Ale może to jest po prostu z myślą o jakimś piwocie później. Dobra, tak to chyba robię. Tak jest chyba git. Ale brak tych upgrade'ów mnie tak boli. Strasznie. Mam dobre unity, ale nic poza tym. Nie wiem, chociażby ta Lissandra, którą mam już mega długo parę. Mimo wszystko nadal udaje mi się wygrywać. 10... 10 win streaka, także jest okej. 40 golda do wejścia. To może to jest 8 i rolka? O, dobra, jest to... No jeszcze potrzebuję na pewno tego czwartego Deadeye'a. I wtedy to out. Akshan i jeszcze ten czwarty Deadeye. I jest full comp. Jeszcze ewentualnie później można szukać Sayona. Jak to u reszty wygląda? Szósty level, piąty, siódmy, siódmy. Dobra, to oni w sumie jakoś tak tutaj agresywnie mega nie wchodzą. To nie muszę raczej. Dostałem tylko pasek. Na ósmym roluję, nie mam nic. Mam podpalenie, także nie potrzebuję. I koniec wygrywania. O! Jeszcze więcej? APAD? Bastion? Dobra, to mi mocno pomaga. Jest na dwójkę chociaż Shen. Główny tank. Nie wiem, czy właśnie drugi to nie byłby taki trochę waste. W sensie, że... Nie, no nie byłby to waste, ale jakoś tak... Mam wrażenie, że to jest spoko. Że będzie się fajnie łączyło. O, giga close, giga close. I w ogóle to jest Tristana, ej, bez kitu. Gdzie jest ten gościu? 59 HP, no leci z tą Tristaną.
Może ja to zostawiam na dwóch dedajach w sumie? Nie dorzucam w ogóle tego. Tych czterech? W sensie nie dorzucam dwóch i nie gram czterech w ten sposób. O to mi chodziło. Oj, ale z T-Hexem to ciężko. Przecież jak będę mieć jeszcze itemki na Feliosie, to powinno być ok. Nie, on odpala! Dobra, mam to. Teraz na pewno odbudowywuję ekonomię. Nie no, Krupson, itemów to ja mam tyle, co kot napłakał, nie? Na tym Afeliosie, także to nawet mi o tym nie mów. Dobra, niech będzie drugi miecz i must have to jest łuk. Kurde, zekę bym zrobił, ale nie mogę zrobić zekę. Mam social distancing. O, tu już jest 9. level. I legendarki powstają. Ale wszystko na jedynkach, tak? Że mnie to nie porobi. Czy ta Belwet i tak jest mocna? Boże, w jednej grze miałeś 3 łuki, a teraz żadnych. Bez kitu. Bez kitu, jak go potrzeba, to nie ma. No, coś w tym jest, coś w tym jest. Czekaj. Może czekaj, jest ten gość, ten. To zostawiam chyba tak. No i źle, że to zostawiłem. Bo Jarvan dostał ze Shrouda. A nawet. No właśnie, o tym chciałem mówić, że jak skastuję, to nie skastuję tam, gdzie trzeba. O, ale starczyło. Widać potencjał na mastera. No jest, jest tutaj w tej gierce, to akurat prawda. Dobra, 20. A ile potrzeba, żeby wejść? 52. No to teraz bym to tak już przestawił. Jest łuk! O, tak, jest. Nawet dwa. Teraz jak sypnęło, to. To fest. Teraz to bym zamienił sobie tutaj Giant Slayer. No, ale niestety. Nie ma tak dobrze. Kurczę, szkoda, że znowu nie mam odporności na magię. No ale dobra, zróbmy tak. I zróbmy na razie w ten sposób. Później te itemy chciałbym przerzucić na Urgota. O, ale tu jest Urgot 2, Sedżu 2. Wszystko czego mi trzeba, to mi zabrał. Jeszcze dałem się tym Zefirem trafić.
Tankuj, tankuj. Ty, od ilu staków jest T-Hex 4? Od 75? Coś takiego? Tak mi się mocno kojarzy. O, tu jest tragicznie. A o co chodzi z tym, co to za lobby? Co w tym lobby? Takiego. Oskar ma 9 HP, ale Teamek ma za to bardzo dobry. Także zobaczymy jeszcze, jak to się skończy. No wygrywa, co wy się tutaj martwicie? To jest Belved 2, Senna 2, Ryze 2, Heimer 2. Kurde, on się tu jeszcze pożyje, on tu się będzie jeszcze bawił. Zobaczycie. Ja na przykład nie chciałbym na niego trafić. Dobra, ktoś mówił o tych stakach? Nie, nikt nie mówił. Wydaje mi się, że 75 staków. Ale może to być 70, nie... Nie pamiętam aż tak dobrze, jak to tam wygląda z tym T-Hexem. Siema Jakub. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O nie, przestawił się. Ujujuj. No to tutaj tragicznie jest. Dobra, przegram, ale może nie aż tak mo... Czekaj. Ad... Nie, ja to wygram? Serio? O no, Oscar. O nie, ja wziąłem Infinity. Zapomniałem, że tak biegam. Chciałem wziąć Titana. Ej, ale szczerze, nie kumam tego takiego gadania tutaj. Nie kumam takiego gadania. W sensie to są pewnie koledzy i okej, ale... Co z tego, że ktoś gra w Masterze? Nie żebym się bronił czy coś. Dobra, to może ja już wchodzę. I po prostu będzie miał kto to trzymać. Nie, nie przestawiłem go. Tragicznie. No mam nawet 3 w sumie combat augmenty. Ja wiem, co to daje. Spokojnie. Ale tak czy siak nie sądziłem, że wygram na te legendarki. A poczekajcie, zobaczmy na te augmenty. A, tutaj był straight level po prostu. No to... okej. No mogę zrobić te 4 dedaje, tylko nie wiem, z czego rezygnuję. Ja tutaj mam na tyle dobry ten front i to tak pięknie razem ze sobą wszystko działa, że nie wiem, czy z czegokolwiek tutaj rezygnuję.
No i co, mój daje 0 level cupboarda? Dobrze, że jak wbiłem to Grandmastera. Dobrze, co? Dobrze, że jak wbiłem tego Grandmastera wysokiego na Eunę, to zwiałem na EUW. O, tam hejterzy Eunę się znaleźli. Nie, żartuję. Dobra, zrobię sobie tu eko. Jeszcze. No i co teraz? A czekaj, ja tu mam jeszcze item. No i itemki mam fajne na Urgota, tylko że Urgota mam na jedynce. Na Atroxa te itemy? Ja bym najchętniej zrezygnował tutaj z tego. Z Sedge'u, jak ją mam na jedynce, tylko że... Ona mi daje 3 Freljordy. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co robić. Za Akszana. Bez kitu, ja mam 3D daje. Dobra, dzięki widzu. Trochę późno to przeczytałem, ale... Ale okej. Tylko właśnie, bo jeszcze jest tutaj, że mogę po prostu dostawić czwartego, tylko że wtedy jest najgorzej, bo nie mam pojęcia za co. Sion, spoko jest. O. To teraz może za Siona? Dobra, czekaj, ustawienie. No i teraz mam Sajona 2. To teraz Sajon. Kurwa. Tak by się tutaj przydał ten 10 level, że szok. Oj, legendarki i tak za mocne. Dobra, lokuję to na pewno. No to już chyba po prostu za Jarvana ten Sajon wchodzi. Tak mi się wydaje. Nie, no dedaje nie. Dedaje fajne. Wydaje mi się, że robię po prostu tak. No i dobra, jest git. Tylko nadal, czy ja to wygrywam? Kurde, nie przestawiłem. Okej, on też przestawił. Miałeś zbroję na karmie? Wiem, wiem, widziałem, ale... Po prostu chciałem to szybko wziąć. Teraz te 2 golda i tak mi tutaj nie zrobi różnicy. Chociaż były w sumie 2, także mogłem lecieć po to. Nie, no teraz mam dobry buildik.
Teraz mi się podoba. Tylko te legendarki, nie? Ciekawe. Czy ja to pokonam? No ale kurde, jest potężnie, jest potężnie. To już chyba jest. Nie wiem, już nic chyba tutaj nie mogę zrobić poza Aszką. Nie no, rzeczywiście nic więcej tutaj nie mogę zrobić poza tą Aszką. Jeszcze są dwa zefiry. A, tylko że on mi podrzuca ten skrajny, ten front. Okej, dobra, mamy to. Trzy razy top jeden? Trzy razy top jeden! Let's go, let's go! Dobra, to był no naprawdę potężny komp. Dużo legendarek na drugim poziomie. I moi drodzy, spójrzmy na to. Udało się, udało się. Trochę nam to zajęło, ale w sumie regularnie gram od niedawna. Także mamy, fajnie. Pozdro.